I am so excited to be seeing you all very soon on June 22nd in Rybnik. W Rybniku zaczyna się odczuwać to, że już spotykamy się na koncercie tego zespołu. Władze miasta jeszcze poszły dalej i zaoferowały coś więcej, nie tylko sam koncert, ale także całą otoczkę koncertową, jeżeli chodzi o 21-22 czerwca. Wtedy właśnie, w ten weekend, będzie też wielki pokaz lotniczy w Rybniku, gdzie będą różnego rodzaju akrobacje samolotowe, skoki spadochronowe, balony, mnóstwo tego typu atrakcji. Będzie to taki prawdziwy rybnicki odlot na Marsa. To na pewno będzie sprawdzian dla miasta, ponieważ po raz pierwszy na koncert przyjadą bardzo młodzi ludzie średnia wieku fanów zespołu Hearty Second to Mars jest nieco niższa niż artyści, którzy do tej pory gościli w Rybniku. To jest kolejne doświadczenie naszego miasta. Jak zwykle jesteśmy jako miasto doskonale przygotowani do koncertu. To jest rzeczywiście duża otwartość władz miasta i tak naprawdę otwartość na to, żeby tego typu imprezy w Rybniku organizować, bo bez tej otwartości, bez także trochę takiego ryzyka na początku, bo przecież na początku bez wątpienia było to ryzykowne przedsięwzięcie, żeby koncerty organizować tego formatu w takim mieście jak Rybnik, nie byłoby dzisiaj tej całej już historii koncertowej i także dzisiejszego koncertu zespołu 30 Seconds to Mars. Wiadomo, że to będzie sukces frekwencyjny, bo bardzo dobrze bilety się sprzedają. Mamy jeszcze sprzedaży niewielką ilość biletów. To jest bardzo dobry artysta, bardzo dobry zespół, który daje świetne koncerty. Na żywo są znakomici. Uzgodnienia na temat pobytu zespołu trwają w tej chwili, one są uszczegółowiane, natomiast no, dzisiaj już można powiedzieć, że rzeczywiście to nie będzie jeden dzień czy kilka godzin. To będzie bez wątpienia trochę dłuższy okres. Jak to będzie dokładnie wyglądało, będziemy wkrótce informować, ale faktycznie przygotowywane są też inne imprezy z udziałem Jared Leto czy też innych członków zespołu. Sorry, 22 czerwca wszyscy odlatujemy z Rybnika ze Stadionu Miejskiego na Marsa. Serdecznie zapraszam. I'm happy. I'm excited. We'll see you very soon, Poland. We love you, and we'll see you this summer.